Hej, ja nazywam się Wojciech, a wy oglądacie kolejny odcinek programu Update. W poprzednim tygodniu spadła na nas prawdziwa bomba. Gdybyście jednak nie wiedzieli, o co chodzi, bo na przykład przez ostatni tydzień byliście uwięzieni w piwnicy bez dostępu do internetu, to już wam mówię, o co w tym wszystkim chodzi. Instagram to teraz także i Snapchat. Ale co to wszystko znaczy? Zapraszam do oglądania. Instagram w ostatnim tygodniu wprowadził nową funkcję, która nazywa się Stories. Możecie dodawać tam zdjęcia lub krótkie filmy, które opowiadają historię danego dnia. A wszystko znika po 24 godzinach. Możecie na zdjęciach dodawać filtry, napisy, emoji, malować po nich. Brzmi to chyba troszeczkę znajomo. Instagram Stories wydaje się być kalką i idealną zżynką ze Snapchata. Jest to tak idealna zbrodnia, że wszystkie rzeczy robi się tam w ten sam sposób, co na Snapchacie. Wszystkie funkcje i przyciski są na tym samym miejscu. Oczywiście Snapchat w tym momencie jeszcze jest na czele tego wyścigu po użytkownika, oferując mu dodatkowe geofiltry, czy przede wszystkim filtry na twarzach. Do tego oferuje rozbudowane My Story różnych firm, stron, celebrytów, klubów piłkarskich. Do tego wiele wydarzeń na całym świecie jest relacjonowane właśnie poprzez Snapchat. Jak na przykład trwające igrzyska w Rio. Wydaje mi się, że wprowadzenie tych dodatkowych funkcji na Instagram to tylko kwestia czasu. Pamiętajmy, że Instagram należy do Facebooka, a do Facebooka należy także aplikacja Masquerade, która pozwala na dodawanie filtrów na twarz w czasie rzeczywistym, zupełnie jak na Snapchacie. Dlatego funkcja z dodawaniem tych filtrów na twarz ma być zaimplementowana już niedługo w samego Facebooka, także prędzej czy później pojawi się pewnie także i na Instagramie. Snapchat całkiem niedawno wprowadził funkcję Memories, czyli możliwość zapisywania wszystkich lub wybranych zdjęć z naszego My Story. I czy tak naprawdę nie jest tym instagramowy feed zapisywaniem takich pięknych momentów w naszym życiu? Oczywiście na Instagram Stories możecie dodawać także archiwalne zdjęcia, podobnie jak na Snapchacie. Czy Instagram Stories zdetronizuje Snapchata? Na pewno jeszcze nie dzisiaj, ani nie jutro, ale myślę, że z biegiem czasu coraz więcej osób zacznie przerzucać się właśnie na Instagram. Z jednej strony mam wrażenie, że sama funkcja Stories już teraz działa płynniej i lepiej niż to, co oferuje nam Snapchat, do tego dodane zdjęcia oraz filmy są po prostu lepszej jakości. Co tutaj dużo mówić, korzystanie z Instagram Stories jest po prostu wygodniejsze, bo nie musimy przeklikiwać się pomiędzy Instagramem a Snapchatem, żeby sprawdzić, co u naszych znajomych, czy ulubionych gwiazd świata filmu, czy sportu, czy muzyki. Na dzisiaj to tyle, ale bardzo chciałbym was poprosić o podzielenie się swoimi opiniami i spostrzeżeniami na ten temat na dole w komentarzach. Dajcie znać, czy już korzystaliście z funkcji Instagram Stories i jakie są wasze odczucia na ten temat. Czy uważacie, że Instagram wszystko bezwstydnie zerżnął ze Snapchata? Czy może po prostu zrobił to wszystko lepiej? Z którego serwisu macie zamiar skorzystać? I chyba najważniejsze pytanie, gdzie wolelibyście oglądać stories naszych twórców i naszych kanałów? Na Instagramie, czy po staremu na Snapchacie? Dajcie znać w komentarzach na dole. Oczywiście zapraszam was do obejrzenia poprzedniego odcinka. Jeśli taki szybki strzał wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. No i zapraszam do odwiedzenia profili MediaCraft Polska zarówno na Snapchacie, jak i na Instagramie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego odcinka. Cześć! Hej! Pa, pa, pa!